E-biznes po godzinach, czy warto się tym zainteresować, czy można na tym zarobić, dla kogo to jest, jak to wszystko zaplanować. Dzisiaj opowiem Ci o takich 5 ważnych kwestiach do przemyślenia, nim zajmiesz czy zainteresujesz się e-biznesem. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Motyl, więcej info na mój temat masz poniżej tego materiału. Zapraszam Cię również do przejrzenia playlist z tego kanału, gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat, jak prowadzić firmę zdalnie, jak założyć konta za granicą, czy jak po prostu mieszkać w innym kraju, a prowadzić sobie firmę z dowolnego miejsca na świecie. Jak zaczęła się moja taka przygoda? No więc zaczęła się już ładne kilka lat temu, a dokładnie w 2006 roku, kiedy dosłownie po godzinach zacząłem robić e-biznes, czyli generalnie sprzedaż na aukcjach internetowych. Wyglądało to tak, że znalazłem jakiś produkt, okazało się, że nawet całkiem dochodowy, bo tam było ponad 50% marży, były w tamtym czasie wyświetlacze i części podzespoły GSM, i zacząłem to sprzedawać po godzinach na aukcjach internetowych. Potem się okazało, że z tego można zrobić całkiem fajny biznes. Potem powstał kolejny sklep internetowy, czy kolejne kilka tysięcy aukcji internetowych i tak w międzyczasie przekształcałem to, że później jeszcze uruchomiłem firmę za granicą, tak, pierwszą w Wielkiej Brytanii, potem jeszcze 2 firmy w Azji. Tak jakoś dziwnie wyszło, że od 2012 roku mieszkam w Azji, bo akurat pomyślałem, że to może być lepsza strategia działania i wyszło to na plus. No i dzięki temu też przez ostatnie kilka lat założyłem 5 firm, w tym 3 poza Polską i to była jedna z najlepszych decyzji mojego życia. Natomiast wracając już do tematu e-biznesu po godzinach, wiele osób, przynajmniej w ostatnim czasie, może myśleć o tym, żeby przejść do biznesu, bo może ma dosyć szefa, może masz inne powody i trzeba to naprawdę przemyśleć. Więc pierwszą kwestią taką do przemyślenia jest to, żeby znać swoje dlaczego, tak? Po co Ci ten biznes, tak? Czy chcesz zarobić więcej pieniędzy? Czy chcesz zmienić, nie chcesz już pracować dla tego szefa? Czy to są może motywy zdrowotne? Czy może masz ochotę więcej podróżować, mieć więcej czasu wolnego dla siebie i rodziny? No różne powody możesz mieć i to nie zawsze są powody finansowe. I tak to u mnie wyglądało. U mnie wyglądało to tak, że ja w zasadzie nie lubię zimy, nie lubię polskich urzędów i też pomyślałem, że czas, że tak powiem, trochę więcej popodróżować, bo trochę mało czasu mamy na tym świecie, i lepiej go spożytkować w jakiś ciekawszy sposób, chociażby przez podróże. I to były właśnie ważne kwestie, które mnie zmotywowały do działania i też myślę, że mogą zmotywować Ciebie. Napisz też w komentarzu, co było, czy co jest dla Ciebie taką dużą motywacją. Zostaw też lajka i komentarz. Natomiast jaka jest kolejna kwestia? O tym za chwilę. Jak już wiesz, co Cię motywuje do działania, czy do tego, żeby uruchomić swój biznes po godzinach, to na pewno pojawiają się jakieś nowe wyzwania i tych wyzwań jest sporo. I trzeba pamiętać właśnie o tej kwestii, żeby przemyśleć dokładnie, jakie masz wyzwania, jakie są problemy, w czym potrzebujesz pomocy. I teraz myślę, że pierwszą kwestią jest to, że możesz chcieć oczywiście tutaj uruchomić sobie biznes, ale kwestia jest taka, że tak, nie masz pomysłu na biznes, nie wiesz, co sprzedawać, albo nie masz czasu, albo masz za mało czasu, albo nigdy tego nie robiłeś i nie wiesz, jak te wszystkie rzeczy sobie poskładać i kogo zapytać i dobrze jest sobie wypisać wszystkie takie ograniczenia, czyli wszystkie te rzeczy, które powstrzymują Cię do działania, bo to może być, że tak powiem, połowę drogi do sukcesu, bo jak wiesz, w czym jesteś słaby, czego potrzebujesz się nauczyć, to łatwiej jest znaleźć rozwiązania. Zacznijmy od tego, że biznes nie jest dla wszystkich, chociaż e-biznes wymaga mniejszych nakładów, jest mniejsze ryzyko bankructwa i dużo łatwiej, te wyzwania są dużo łatwiejsze do przeskoczenia. Jak w poprzednim punkcie określiłeś sobie, jakie są wyzwania, to w tym momencie dużo łatwiej powinno być Ci znaleźć rozwiązania. Bo teraz tak, jeśli nie wiesz, jak to wszystko poskładać, to najprostszym rozwiązaniem jest po prostu zapoznać się z książkami w tym temacie. Czy to będzie Mit Przedsiębiorczości, czy chociażby Biblia Biznesu, teraz jest trzecia część, też gorąco polecam, też jestem współautorem tej książki. Jeśli nadal nie wiesz, jak to wszystko wygląda, nie wiesz, czy wszystko dobrze zaplanowałeś, to dołącz do społeczności ludzi, którzy
którzy już taki biznes tworzą, przejrzyj aukcje internetowe, zbadaj konkurencję, zobacz jak to wygląda, zapytaj ludzi, którzy działają w tym temacie, bo może cię to faktycznie zniechęcić, bo jednak no umówmy się, no każdy biznes może zbankrutować i trzeba pamiętać, że w ciągu pierwszych 5 lat ponad 80% biznesu bankrutuje, ale plusy biznesu internetowego są takie, że nawet jak ci biznes ten zbankrutuje, to nadal masz niskie koszty, bo jeśli chodzi o uruchomienie biznesu internetowego, no to są niskie koszty, jeśli chodzi o nakłady, czy to możesz zacząć bardzo niskokosztowo sprzedając na marketplace'ach takich jak Allegro, Amazon, eBay, czy w ogóle, czy chociażby tutaj Etsy, czy jeszcze kilka takich portalów internetowych. I co więcej, fajne jest to, że możesz zacząć sprzedawać rzeczy używane, bo te rzeczy, które są używane, mogą być zwolnione z podatku dochodowego. I to jest fajny test na to, żeby wytestować, jak ty sobie radzisz, czy te wyzwania, które są w tym e-biznesie, czy sobie z nimi jesteś w stanie poradzić. I co więcej, jeśli chodzi właśnie o rozwiązania tego typu, to tak naprawdę, jeśli chcesz zacząć e-biznes, no to wystarczą proste aukcje internetowe, możesz zacząć sprzedawać od rzeczy używanych. Jeśli myślisz o tym, żeby już wyjść na wyższą skalę, no to możesz uruchomić własny sklep internetowy. I teraz nie polecam budowania od początku własnego sklepu internetowego, bo to jest dużo czasu i pieniędzy. Lepiej wziąć gotowe rozwiązania, takie jak chociażby Idosel, Skyshop, Redcard, czy chociażby nawet Shopify, czy jeszcze kilka innych serwisów, gdzie praktycznie za niewielką opłatę miesięczną możesz zacząć swój własny sklep i swój własny biznes. I to są bardzo proste rozwiązania. Teraz jak nie wiesz, jak to zrobić, no to są miliony poradników w internecie. Wiele z tych serwisów ma takie samouczki, które możesz tak naprawdę szybko przyswoić i zacząć działać. I to jest ważne. I teraz kwestia jest taka. E-biznes może być naprawdę fajnym sposobem na to, żeby się uniezależnić od swojej pracy etatowej. Okej, no na początku nie będzie łatwo, ale później okaże się, że to może być naprawdę świetna strategia na działanie i na chociażby realizowanie swoich marzeń, pasji, czy to będą podróże, czy chociażby pracę pod palmami, tak jak to u mnie wygląda, bo mi się też marzyło, żeby pracować pod palmami, tak się jakoś złożyło. Ale kluczem jest też to, żeby wybrać odpowiednią strategię. Temat planowania strategii biznesowej wiele osób pomija, a szczególnie w e-biznesie. Natomiast jest to jedna z najważniejszych kwestii, które teraz mogę powiedzieć, że w moim biznesie okazały się kluczowe. Nim jeszcze zacznę, to czym jest w ogóle strategia? Strategia jest to tak jakby cały taki większy plan wygrania wojny. Plan biznesowy czy plan jakiś biznesu, to jest po prostu plan wygrania jakichś takich małych bitew, tak? Natomiast chodzi o to, że musisz mieć jakąś strategię, jak ty wygrasz tą całą wojnę. Może nie chodzi tu bezpośrednio o wojnę, ale to chodzi o to, żeby poprawić sobie jakość życia, mieć więcej pieniędzy, mieć więcej czasu wolnego i mieć więcej satysfakcji w życiu. To bardziej o to chodzi. I teraz opowiem ci o moich doświadczeniach, jeśli chodzi o strategię. Mianowicie ja zaczynałem w Polsce, no biznes w tamtym czasie jeszcze raczkował, to był 2006 rok, też zaczynałem po godzinach i to wyglądało tak, że ani nie było jakiejś wiedzy, nie wiedziałem co ja tam chcę robić, nie wiedziałem jak ma to wyglądać, wiedziałem, że chcę coś sprzedawać i robić coś po godzinach, żeby z czasem uruchomić własną firmę. Natomiast to okazało się za mało. Dlaczego? Bo nie przewidziałem kilku ważnych kwestii. Jeśli chodzi o wybór strategii, no to nie przewidziałem tego, gdzie chcę być za kilka lat, bo strategia to jest tak, że musisz najpierw sobie określić, gdzie jesteś, jakie masz zasoby, gdzie chcesz być, no i jak tam dojdziesz, tak? No oczywiście tutaj bardzo mocno spłyciłem, natomiast chodzi tutaj o to, że trzeba sobie zaplanować, co ten biznes ma ci dać za kilka kolejnych lat. Czy chcesz sobie zapewnić miejsce pracy, czy planujesz mieć kilka firm, czy planujesz to sprzedać później, czy planujesz wprowadzić na giełdę, czy planujesz po prostu wyjechać sobie w drugi koniec świata, prowadzić sobie jakąś małą firmę w Polsce czy w innym kraju i też tak możesz działać, więc musisz sobie wybrać strategię, co ten biznes ma ci dać. I teraz ja mogę powiedzieć z perspektywy moich doświadczeń, no bardzo kluczowe było tak, że od razu myślałem o tym, żeby wyjść na rynek jakiś międzynarodowy, żeby zacząć korzystać z rozwiązań, które daje rynek globalny. Mówię tutaj chociażby o serwisach internetowych, tak jak eBay, Amazon, czy chociażby Shopify, czy chociażby o rynku azjatyckim, gdzie też może to być okazja dla ciebie, gdzie możesz znaleźć swoich dostawców. Czy co więcej, teraz w ostatnim czasie okazało się, że też na niektóre rynki dużo łatwiej wyjść,
jak masz firmę, która jest uruchomiona za granicą, typu chociażby spółka offshore czy konta zagraniczne, to już też jest sposób dodatkowy na to, żeby przy okazji ochronić swój majątek, żeby uprościć swój model biznesowy, żeby się nie uniezależnić od polskiej biurokracji. To też są tutaj ważne plusy. Natomiast ja nie wiem, jaką ty masz strategię, ale rekomenduję ci, żebyś to sobie dobrze przemyślał. Natomiast strategii warto porozmawiać z ludźmi, którzy już prowadzą biznesy, którzy też już napisali kilka też tutaj książek, czy mają jakieś doświadczenia w tym temacie. Warto, tutaj polecam w tym temacie przejrzeć sobie książkę Biblia Biznesu, jak również warto dołączyć do społeczności biznesowej. Ja też od kilku lat tworzę taką społeczność Biznes Ponad Granicami, gdzie też zrzeszam ludzi, którzy już też opowiadają o swoich doświadczeniach, jak to u nich wyglądało przy tworzeniu e-biznesu. Bo najpierw niektórzy zaczynają od pracy na etacie, potem przechodzą na pracę jako freelancer, potem zakładają niektórzy firmy, a potem z czasem niektórzy stają się nomadami czy emigrantami biznesowymi, tak jak ja od 9 lat. I tobie też gorąco zalecam przemyśleć te kwestie. Napisz teraz w komentarzu, co cię motywuje do tego, żeby uruchomić swój mały biznes po godzinach. Jakie masz wyzwania, w czym potrzebujesz pomocy? Zostaw też lajka, jeśli nie jesteś widzem tego kanału, kliknij też klawisz subskrybuj i podziel się tym materiałem z innymi przedsiębiorcami albo z innymi osobami, którym może się przydać tego typu wiedza. Jak projekt Biznes Ponad Granicami może ci pomóc? Możesz skorzystać aż na 4 sposoby. Pierwsze, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań, korzyści z geolokalizacji biznesu, a także otrzymać powiadomienia o najnowszych materiałach, to kliknij klawisz subskrybuj, followuj, zaznacz również klawisz tutaj dzwoneczka, wtedy dostaniesz info o najnowszych materiałach. 2. Jeśli chcesz mieć wpływ na przygotowane materiałów dopasowanych do ciebie, no to napisz w komentarzu już teraz swoje pytanie lub sugestie do najnowszych tematów, wtedy będziesz mieć wpływ na kolejne odcinki. 3. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć i chciałbyś poznać cały plan działania, zobaczyć, jak wyglądają wszystkie etapy, to zapisz się na najbliższy webinar tutaj na stronie biznesponadgranicami.pl. 4. Jeśli chcesz szybko zacząć działać, potrzebujesz wsparcia i konsultacji, to zapraszam do skontaktowania się przez zakładkę Kontakt jako klient i wybierz dla siebie gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że świat to wielkie menu biznesowe. Pamiętaj, że warto iść tam, gdzie ciebie i twój biznes traktują najlepiej.